już dwa projekty ustaw reformujących oświatę do konsultacji społecznych. Rozpoczęliśmy proces reformy Unii Europejskiej. Tylko ten papież jest dobry, bo wiesz, tutaj nawet jak na ulicy na wyświat przejeżdżał, to taki fajny chłopak, uśmiechnięty ten papież. Także katolicko-warszawska, kochaj swojego papieża. Szczytu z satysfakcją, dlatego że udało się uzgodnić to, na czym zależało Polsce. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby proces reform rozpoczął się, żebyśmy nie zakończyli tego dzisiejszego spotkania tylko tym, że spotkamy się, porozmawiamy, ale będzie agenda polityczna, która w następnych miesiącach będzie realizowana przez Unię Europejską. Premier Szydło powiedziała, że niezbędne są głębokie reformy Unii. W tej chwili, na początku procesu zmian w Europie, w Unii Europejskiej, nie może być żadnego tematu tabu. Jeżeli przystępujemy do zmian w Unii Europejskiej, musimy sobie określić, zdiagnozować, co jest największym problemem, ale musimy rozmawiać o wszystkim. Premier dodała, że jest to niezbędne, by reformy zostały przeprowadzone skutecznie i przyniosły oczekiwany efekt. Zaznaczyła też, że strona polska będzie o tym przypominała na każdym etapie procesu reformowania wspólnoty. Dodała, że Grupa Wyszehradzka przedstawiła projekt nowego porozumienia w sprawie migracji. Chcemy, żeby to nowe porozumienie w sprawie migracji, koncentrujące się na pomocy humanitarnej, na rozwiązywaniu problemów migracji tam, gdzie one powstają, na ochronie granic zewnętrznych, żeby takie porozumienie było w tej chwili w Unii Europejskiej realizowane. W szczycie wzięło udział 27 państw. Dyskusja unijnych przywódców ma być kontynuowana na kolejnych szczytach na Malcie i we Włoszech. Polski rząd prowadzi działania, które mają doprowadzić do odzyskania wraku prezydenckiego Tupolewa. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski podkreślił, że po 6 latach od tragedii negocjacje w tej sprawie z Rosjanami są utrudnione. Jesteśmy oczywiście zakładnikami, ponosimy konsekwencje rozlicznych błędów i zaniechań i zaniedbań, jakie zostały popełnione przez poprzedni rząd. Ten wrak można było odzyskać, gdyby poprzedni rząd premiera Tuska po katastrofie podjął inne decyzje. Rozpoczął aktywną współpracę z Rosją na temat śledztwa, podjął decyzję o prowadzeniu śledztwa w oparciu o inne instrumenty prawne, zwrócił się do instytucji międzynarodowych o pomoc i państw naszych sojuszników o pomoc. Ponieważ nie podjęto tych decyzji, nie podjęto takich kroków, dzisiaj po 6 latach jest niezwykle trudne, żeby rzeczywiście ten wrak odzyskać i to jest konsekwencja zaniechań, zaniedbań i błędów popełnionych przez poprzedników. Prezydent Andrzej Duda zaznaczał, że niechęć Rosjan do zwrotu polskiej własności może budzić podejrzenia. Ja osobiście jestem, muszę powiedzieć, zdziwiony tym, że Rosja nie chce oddać tego wraku, dlatego że fakt, że nie chce oddać tego wraku, powoduje najróżniejsze domysły, które nie są dla Rosji korzystne. W normalnych warunkach ktoś, kto nie ma nic do ukrycia, w takiej sytuacji własność innego państwa po prostu zwraca. Ja przypominam jeszcze raz, oczywiście samolot jest rosyjskiej produkcji, tak? To był Tupolew, natomiast był on polską własnością. Polska ten samolot kupiła, w związku z tym wrak także jest naszą własnością. No więc pojawia się i w naszej tutaj przestrzeni polskiej, i w przestrzeni międzynarodowej zasadnicze pytanie, dlaczego Rosja od 6 lat nie chce tej własności polskiej zwrócić. W czwartek podkomisja do spraw zbadania katastrofy działająca przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego przedstawiła na konferencji pierwsze wyniki swych prac. Stwierdziła, że z polskiej czarnej skrzynki wycięto około 3 sekund zapisu i wstawiono w to miejsce fragment zapisu z rosyjskiego rejestratora. Zdaniem córki Izabeli Jaruginowackiej, Barbary, podkomisja badająca katastrofę nie pokazała niczego nowego. Barbara Nowacka, działająca w Stowarzyszeniu Inicjatywa Polska, powiedziała w Polskim Radiu 24, że rodziny ofiar katastrofy wiedzą, że przed i po katastrofie panował bałagan. Tak naprawdę to nie są nowe dowody dotyczące katastrofy, tylko pokazanie szerszej opinii publicznej, jaki był bałagan. Pokazano oczywiście wyrywkowo i jakby z politycznym też celem, natomiast tak, prawdą jest, że bałagan był koszmarny. Nowacka dodała, że tak Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość starają się wykorzystać katastrofę smoleńską do celów politycznych. Jej zdaniem katastrofa i to, co działo się po niej, świadczy o złym stanie polskiego państwa, a do dziś nie podjęto jego naprawy.
Córka Izabeli Jaruginowackiej sceptycznie podeszła do ekshumacji ofiar katastrofy planowanej przez prokuraturę. Dla z naszej perspektywy, naszych bliskich to nie zwróci. Dla części tylko zwiększy cierpienie. Dla części zaprowadzi ekshumację, zaprowadzą spokój. Nie wiem tylko, czemu dzisiaj tych, dla których ekshumacje byłyby cierpieniem, zmusza się do tego cierpienia. Członek podkomisji badającej sprawę katastrofy smoleńskiej dr Wiesław Binienda zapowiada badania modelu prezydenckiego Tupolewa w tunelu aerodynamicznym. Binienda powiedział w Polskim Radiu 24, że podkomisja zamierza w tym celu zbudować duży model samolotu. Jest plan, żeby zbudować model samolotu w skali 1 do 10 czy 1 do 20, to jest dość duży, wielometrowy. No i również, żeby użyć samolot w skali 1 do 1 do takich badań, które będą możliwe do wykonania. Dr Binienda dodał, że badania na oryginalnym samolocie są trudne, gdyż mogą doprowadzić do jego zniszczenia. Podkomisja prowadzi więc symulacje komputerowe. Zdaniem Biniendy raport na temat przyczyny katastrofy przygotowany przez tzw. komisję Millera jest niewiarygodny. Z ustaleń podkomisji wynika bowiem, że przewodniczący komisji, minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller właśnie, polecił przygotować go tak, by był zgodny z raportem rosyjskim. Rusza ofensywa dyplomatyczna na rzecz niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. O tym m.in. prezydent będzie rozmawiał podczas rozpoczynającej się w ten weekend wizyty w Nowym Jorku. Andrzej Duda i szef MSZ Witold Waszczykowski przedstawili szczegóły kampanii na konferencji prasowej. Polska kandydatura została zgłoszona w 2009 roku, a teraz, jak mówił prezydent, jesteśmy na ostatnim odcinku ubiegania się o miejsce w tym gronie. Zarówno Andrzej Duda, jak i Witold Waszczykowski te kwestie poruszą w czasie spotkań bilateralnych i w szerszym gronie już od dłuższego czasu. Teraz jednak działania te zostaną zintensyfikowane. Ponadto ruszy kampania medialna. Kancelaria prezydenta przygotowała logo, które będzie promować Polskę. Andrzej Duda mówił, że konkurencja jest spora, ale jest o co walczyć. My mamy oczywiście państwa, które już nam zadeklarowały poparcie dla tej kandydatury. Liczymy na to, że ta odpowiedzialna i ważna i niezwykle prestiżowa misja, jaką jest niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przez dwa lata, bo to są lata 2018-2019, przypadnie właśnie Polsce. Prezydent powiedział, że część państw na piśmie udzieliła już nam poparcia. Potrzebujemy jednak 2/3 głosów spośród krajów członków ONZ. Andrzej Duda podkreślił, że dzięki obecności w Radzie Bezpieczeństwa można proponować własną agendę spraw, którymi powinna się ona zająć. Zasiadanie przez te dwa lata w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych także istotnie wzmocni pozycję Polski w ramach Unii Europejskiej. To Unii Europejskiej, która, jak państwo doskonale wiecie, boryka się w ostatnim czasie z wieloma problemami, także właśnie tymi dotyczącymi bezpieczeństwa, dotyczącymi zagrożenia terrorystycznego, a więc wszystkiego tego, o czym mówi się dzisiaj w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdaniem szefa dyplomacji Witolda Waszczykowskiego obecność w Radzie Bezpieczeństwa to możliwość promocji regionu i naszej wrażliwości na sprawy międzynarodowe. Polska chce się pokazać w świecie, udowodnić, że nie jesteśmy tylko konsumentem bezpieczeństwa, ale jesteśmy również krajem, który przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa, do wzrostu stabilności na świecie poprzez naszą aktywną dyplomację. Z naszej części Europy o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ubiega się też Bułgaria, choć kandydaci mogą się jeszcze zgłaszać. Rada składa się z 5 stałych członków i 10 wybieranych na 2-letnią kadencję. Niestałych członków wybiera się według klucza regionalnego. 5 miejsc przypada państwom z Afryki i Azji, 2 z Ameryki Łacińskiej, 2 z Europy Zachodniej i 1 z Europy Wschodniej. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiedział, że polskie władze będą interweniowały w sprawie napadów na polskich kierowców ciężarówek we francuskim Calais. W rozmowie z radiową Trójką podkreślił jednak, że ta sytuacja nie wymaga osobistej interwencji na szczeblu ministerialnym, tak jak było to w przypadku ataków na polskich obywateli w Anglii. We Francji migranci atakują ciężarówki jadące do Wielkiej Brytanii. Polscy kierowcy napisali do premier Beaty Szydło list w tej sprawie. Ich zdaniem polskie władze powinny się upomnieć o kierowców tak samo, jak upomniały się o Polaków napadanych na wyspach. Waszczykowski powiedział, że tych dwóch sytuacji nie można porównywać. Myśmy pojechali do Wielkiej Brytanii, gdzie mamy praktycznie około 1 000 000 Polaków, gdzie dzieją się rzeczy złe, gdzie na pewno mamy udokumentowane
morderstwo jednego z Polaka, drugi Polak został znaleziony, zamordowany w Lidz. Nie wykluczamy, że też to była jakaś zbrodnia wynikająca z ksenofobii. No to są rzeczy, które wymagają reakcji. W efekcie rozmów na linii Warszawa-Londyn w Harlow we wschodniej Anglii, gdzie pod koniec sierpnia doszło do śmiertelnego pobicia obywatela Polski, rozpoczęli pracę dwaj polscy policjanci. Jeszcze przez co najmniej tydzień będą wspierać swoich angielskich kolegów prowadzących dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Wizyta polskich funkcjonariuszy w Harlow ma także pomóc w znalezieniu długofalowych rozwiązań mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Polaków w Wielkiej Brytanii. Pierwsza dymisja w rządzie Beaty Szydło. W czwartek po południu premier odwołała ministra skarbu Dawida Jackiewicza w związku z zakończeniem jego misji. Resort skarbu zostanie zlikwidowany do końca roku. Projekt ustawy w tej sprawie trafi w ciągu 2 tygodni do Sejmu. Jackiewicz przypomniał, że jego głównym zadaniem było przygotowanie likwidacji resortu skarbu państwa oraz nowej koncepcji nadzoru nad państwowymi spółkami. Jak powiedział, swoje zobowiązanie wypełnił. Po dymisji Jackiewicza ugrupowanie Kukiz15 od razu zapowiedziało ustawę antysitwową. Zapowiadane są także intensywne kontrole służb specjalnych. Michał Kobosko z Atlantic Council podkreśla, że nie poznaliśmy powodów odwołania ministra Jackiewicza. Pani premier poinformowała, że zakończył swoją misję. To jest w oczywisty sposób nieprawda. Nic się takiego nie wydarzyło, co by oznaczało zakończenie misji pana ministra, bo jego misją właściwą miało być zakończenie funkcjonowania Ministerstwa Skarbu Państwa. To nie jest sprawa techniczna, a to jest likwidacja poważnego urzędu, poważnego ministerstwa, która ta likwidacja jeszcze się nie rozpoczęła. Ten proces w żadnym stopniu nie ruszył. PiS podąża śladami Platformy Obywatelskiej, ocenia z kolei Bartosz Boruciak, dziennikarz polityczny Super Expressu. Są opinie takie, że młodzi ludzie, że warto inwestować w młodych ludzi, Bartłomiej Misiewicz i inni różnego rodzaju działacze związani z Prawem i Sprawiedliwością, ale żeby oni byli kompetentni. Jeżeli dostaje ktoś stanowisko, kto jest jakimś kierowcą, makijażystką pana prezesa albo innych stanowisk, no to to już jest niedobrze, dlatego tu jest niespójność. A zdaniem Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smitha to po prostu wina niesprawnego systemu. Spółki należące do rządu były elementem systemu politycznego. Jest to system polegający na tym, że spółki te są luksusowym przytułkiem dla zaplecza politycznego i stąd każda partia, która zapowiada przed wyborami zmianę, bardzo szybko ten stan rzeczy akceptuje. Natomiast czy będą takie czy inne kontrole, nie ma znaczenia, bo natura systemu się nie zmienia od 20 kilku lat. Więcej komentarzy na ten temat oraz inne opinie ekspertów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta uznał za niedozwolone niektóre klauzule kredytów hipotecznych waloryzowanych do franka szwajcarskiego. A chodzi o klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych. Wynika to z istotnego poglądu, który przedstawił sądowi prezes UOKiK. Sprawa, przypomnijmy, dotyczy pozwu konsumentów przeciwko mBankowi. Dwa zakwestionowane postanowienia dawały bankowi możliwość dowolnego ustalania wartości kupna i sprzedaży franka, na podstawie których waloryzowano kwotę kredytu i wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Nie wiążą klientów, co może prowadzić do nieważności całej umowy, tak mówi Anna Usiądek z Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. UOKiK stwierdził, że w tej sprawie może to nawet prowadzić do uznania umowy za nieważną. W przypadku klauzul dotyczących dowolnego ustalania kursów walut należy zauważyć, że nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy bez tych postanowień. W efekcie wprowadzenia niedozwolonych klauzul do umów konsumenci nie byli w stanie przewidzieć, kiedy i o ile bank może podwyższyć ratę kredytu, a nie sprawdzić zasadności jego działań. UOKiK zastrzega, że przedstawiona ocena prawna nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które mogą wydawać się podobne. Tymczasem ceny paliw na stacjach ustabilizowały się. Po chwilowej podwyżce pod koniec sierpnia wrzesień przyniósł uspokojenie sytuacji. Paweł Zywert z łódzkiego biura maklerskiego Reflex powiedział, że średnio za benzynę i olej napędowy trzeba płacić tyle, ile
przed tygodniem. Również stabilne na poziomie 1,88 zł pozostają ceny autogazu. Póki co wszystko wskazuje na to, że druga połowa września nie powinna przynieść większych zmian cen i w dalszym ciągu poziom średni cen na krajowych stacjach powinien być bardzo zbliżony. Zmienność cen w tej chwili jest mniejsza. Obecnie średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba zapłacić 4 zł. 44 grosze, za litr oleju napędowego 4 zł. 26 groszy, a za litr autogazu 1 zł. 88 groszy. A za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie. Po nich wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Rozpruwacz kulturalny to program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod podszewkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpruwacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Kuba Moroz. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 22.30. Paulina Łukawska. Zapraszam. Unia Europejska rozpoczęła oficjalną dyskusję o przyszłości i ewentualnych reformach. Sprowokowało ją czerwcowe referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii. O wspólnocie po Brexicie rozmawiali dziś w Bratysławie na nieformalnym spotkaniu przywódcy 27 krajów, już bez premier Wielkiej Brytanii. Po tej naradzie okazało się, że inaczej stawiane są akcenty w sprawie migracji, bliższe stanowisku Grupy Wyszehradzkiej. To spotkanie zgodnie z oczekiwaniami konkretnych rozwiązań nie przyniosło. To bardziej miała być manifestacja i jedność i przygotowanie do przyszłych decyzji. Jesteśmy zdecydowani, by poprawić błędy przeszłości i znaleźć wspólne rozwiązania dla 27 państw, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Podczas narady pojawił się temat migracji, a Grupa Wyszehradzka zaprezentowała stanowisko elastycznej solidarności w przyjmowaniu uchodźców. Bez przymusu, ale przy uwzględnieniu możliwości rynku pracy czy oferowanej ochronie zewnętrznych granic. Polska na przykład, która nie chce się zgodzić na obowiązkowy przydział uchodźców, wysyła swoich pograniczników do różnych krajów, by zatrzymać presję migracyjną. Sprawa uchodźców prowadzi do coraz poważniejszych napięć w rządzącej Niemcami koalicji. Bawarska partia CSU zagroziła właśnie, że nie poprze Angeli Merkel w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, jeśli kanclerz nie zgodzi się na wprowadzenie limitu przyjmowanych imigrantów. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Współtworząca rząd partia CSU od miesięcy domaga się określenia limitów migracyjnych. CSU chce, aby było to maksymalnie 200 tysięcy uchodźców rocznie. Teraz lider partii Horst Seehofer postawił kanclerz Angeli Merkel ultimatum. W wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel Seehofer powiedział, że jeśli Merkel nie zgodzi się na limit, to CSU nie poprze jej przed wyborami parlamentarnymi. Niemieckie media już wcześniej donosiły, że Merkel zwleka z ogłoszeniem decyzji o kandydowaniu na czwartą kadencję właśnie z powodu kłótni z bawarską CSU. Ugrupowanie to jest tradycyjnym partnerem chadeckiej CDU Angeli Merkel. Partie te tworzą w Bundestagu wspólny klub parlamentarny. Wybory w Niemczech mają odbyć się za rok. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jedna osoba nie żyje, 9 zostało rannych w wypadku, do którego doszło około 21 na drodze krajowej numer 10 w miejscowości Stara Łubianka koło Piły w Wielkopolsce. Jak powiedział komisarz Andrzej Latosiński z pilskiej policji, zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, 9 z obrażeniami ciała zostało przewiezionych do szpitala. Na miejscu są utrudnienia, będą wykonywane czynności pod nadzorem prokuratora rejonowego w Pile. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja zaleca objazd przez Skrzatusz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A na naszym zegarze 3,5 minuty po pół do 23. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie.
Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostro zareagowało na wypowiedź przedstawiciela polskiego MSZ na konferencji w Kownie. Jan Parys, szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, oświadczył, że polskich żołnierzy trudno jest przekonać do obrony państw bałtyckich i że sytuacja polskiej mniejszości na Litwie jest gorsza od sytuacji polskiej mniejszości na Białorusi. Korespondencja Renaty Wittmann. Litewski MSZ określił to oświadczenie jako obraźliwe i skandaliczne. Jak można porównywać państwo, w którym panuje reżim totalitarny, z Litwą, gdzie panuje demokracja i Polacy mogą korzystać ze wszystkich praw na równi z Litwinami, mówił Rolandas Kaczyńskas, wysoki przedstawiciel litewskiego MSZ. Dyplomata dodał, że na Litwie oświata w języku polskim istnieje od przedszkola po wyższą uczelnię, a szkoły nie są zamykane, tylko reorganizowane w ramach reformy oświatowej, która jednakowo dotyczy wszystkich szkół. Na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie z okazji 25. rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych Polski i Litwy, Jan Parys oświadczył, że problemy Polaków na Litwie utrudniają dialog, a z powodu działań litewskich władz zamykane są polskie szkoły. Rozstrzygnięcie problemów polskiej mniejszości na Litwie jest poważnym warunkiem do polepszenia relacji między Polską a Litwą, podkreślił Jan Parys. Parlament Europejski usunął ze swojej strony internetowej kontrowersyjny film o Polsce. Była to relacja z wtorkowej debaty w Strasburgu dotyczącej naszego kraju i sporu konstytucyjnego. Zilustrowano ją przebitkami sprzed kilku lat z różnych manifestacji, na których dochodziło do przepychanek. Przeciwko filmowi zaprotestował wiceprzewodniczący Europarlamentu Ryszard Czarnecki. O szczegółach Beata Płomecka. Europoseł napisał w tej sprawie list do szefa Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Ryszard Czarnecki nazwał materiał filmowy nieprawdziwym, skandalicznym, propagandowym filmikiem i zażądał usunięcia go ze strony internetowej. Zamieszczanie nieprawdziwych treści obniża autorytet naszej instytucji, napisał europoseł. Film przygotowała oficjalna telewizja Parlamentu Europejskiego, która promowała go na portalach społecznościowych. Do debaty o sytuacji w Polsce i o sporze konstytucyjnym dodano przebitki m.in. z Marszu Niepodległości, z różnych manifestacji, z transparentami Wolne Media czy z tęczowymi flagami. Po kilku godzinach od protestu filmu na stronach już nie było. Brytyjska Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa i UKIP, utożsamiana dotąd z Nigelem Farage'em, ma nową przywódczynię. Doradcza konferencja UKIP wybrała swoją europosłankę Diane James na miejsce Farage'a. Ten ustąpił po zwycięstwie zwolenników Brexitu w czerwcowym referendum z Londynu Grzegorz Drymer. Wierzę w wartości UKIP, wolność, zdrowy rozsądek, demokrację i pragmatyczne podejście do problemów, przed jakimi stoi kraj, oświadczyła Diane James. Jej zwycięstwo było oczekiwane, odkąd faworyt Stephen Wolfe z powodu awarii komputera spóźnił się o kwadrans ze zgłoszeniem swej kandydatury na lidera. Diane James obejmuje ster UKIP w momencie, kiedy zwycięstwo Brexitu odbiera w zasadzie partii dalszą rację bytu, ale nowa lidera widzi teraz jej rolę jako strażnika idei pełnego zerwania z Unią Europejską, którą mogliby rozwodnić konserwatyści. Musicie stale ludziom przypominać, odzyskajcie kontrolę, apelowała nowa liderka UKIP i zapewniała. Jesteśmy czekającą za kulisami główną partią opozycji, a regionalny przywódca UKIP w Szkocji, David Coburn, kreślił w rozmowie z BBC wizję partii populistycznej. Chcemy nowego modelu rządzenia. Torysi reprezentują wielki biznes, laburzyści związki zawodowe. My chcemy reprezentować ludzi. Tymczasem w Paryżu policja ewakuowała mieszkańców dzikiego obozowiska. Mieszkało tam około 1900 migrantów. O szczegółach Marek Brzeziński. Zdecydowana większość tych ludzi pochodzi z Czarnej Afryki, przede wszystkim z Sudanu i Erytrei, ale byli wśród nich przybysze także z Afganistanu. Od wielu dni mieszkali oni w namiotach lub wręcz koczowali pod gołym niebem na asfalcie w południowo-wschodniej części Paryża w przerażających warunkach sanitarno-higienicznych. W akcji, którą kierowała stołeczna prefektura, poza policją uczestniczyli także przedstawiciele dwóch organizacji humanitarnych i francuskiego biura imigracji i integracji. Obyło się bez incydentów. Ewakuowane osoby przewieziono 50 autokarami do różnych tymczasowych schronień zorganizowanych w salach gimnastycznych stołecznego regionu Île-de-France. Była to 29. tego typu operacja w tej części Francji od czerwca ubiegłego roku. Władze przygotowały dla nielegalnych imigrantów 16 tysięcy miejsc. W październiku zostaną uruchomione dwa schroniska, jedno na północy Paryża, drugie na bezpośrednich przedmieściach stolicy. A mieszkańcy Kaliningradu chcieliby przywrócenia małego ruchu granicznego z Polską. Podkreślają, że obecnie są zmuszeni do wyrabiania wiz do naszego kraju, co kosztuje i wymaga więcej starań.
Z Kaliningradu Piotr Pogorzelski. Mieszkańcy Kaliningradu podkreślają, że zawieszenie małego ruchu granicznego w lipcu było dla nich niespodzianką, a podtrzymanie tej decyzji po zakończeniu szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży jeszcze większym zaskoczeniem. Oksana Witalkowa z portalu Nowy Kaliningrad powiedziała mi, że wielu mieszkańców obwodu regularnie zaopatrywało się w Polsce w produkty spożywcze. Serów normalnie, to nie to weź. U nas nie ma dobrych serów czy warzyw. Ludzie jeździli w weekendy, stali godzinami w kolejkach na granicy i wracali z pełnymi bagażnikami towarów. Nie chodziło jednak tylko o handel. Chodziliśmy na spacery, do kawiarni, do muzeów. Na ten aspekt zwraca też uwagę Jekaterina Zubrycka, która na miejscowym uniwersytecie uczy języka polskiego. Często osoby, które często jeżdżą do Polski, lepiej o Polsce myślą, bo już poznali konkretnych ludzi, często mają tam przyjaciół. Wstrzymanie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim władze w Warszawie motywują zagrożeniem bezpieczeństwa. Według przedstawionej w Sejmie informacji wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Sebastiana Chwałka, wstrzymanie małego ruchu granicznego było też motywowane działaniami, których skutkiem może być destabilizacja sytuacji w Polsce. Zgromadzone przez służby informacje mają wskazywać na intensyfikację tego rodzaju zagrożeń. Według danych GUS, Służby Celnej i Straży Granicznej, w zeszłym roku na podstawie umowy o małym ruchu granicznym do Polski przyjechał 1 300 000 Rosjan, a Polaków do Rosji wyjechało ponad 3 miliony. Wydatki Rosjan w Polsce w tym okresie wyniosły 286 milionów złotych. Kupowali oni głównie żywność, odzież, obuwie i sprzęt AGD RTV. Z kolei Polacy wydali w tym czasie 400 milionów złotych, przede wszystkim na paliwo, alkohol i papierosy. Białoruskie KGB potwierdziło, że na wolność wyszedł jeden z najbardziej znanych biznesmenów, Jurij Czyż. Spędził on w areszcie pół roku, a był oskarżony o wyrządzenie szkody dla budżetu państwa na sumę 12 milionów dolarów. Włodzimierz Pac. Z informacji przekazanej przez białoruskie KGB wynika, że biznesmen przyznał się do winy i zrekompensował straty wyrządzone państwu. Przed aresztowaniem Jurij Czyż był uważany za jednego z najbardziej zaufanych biznesmenów prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Kilka dni temu przywódca Białorusi powiedział, że jest informowany o przebiegu śledztwa. Jurij Czyż przez lata był zaliczany do najbogatszych ludzi na Białorusi. Handlował paliwami, budował domy, centra handlowe i restauracje. Urodził się w wielodzietnej chłopskiej rodzinie we wsi Sobole pod Brześciem. W ramach sankcji nałożonych przez Zachód na władze Białorusi za łamanie praw człowieka zarówno Czyż, jak i jego firma trafiły na czarną listę Unii Europejskiej za powiązania z obozem rządzącym. Od czasu wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni bojówkarze w Donbasie złamali je kilkadziesiąt razy. Wstrzymanie ognia miało obowiązywać od północy 15 września, a zapowiadali je m.in. sami separatyści. O szczegółach Paweł Buszko. W ciągu ostatniej doby, a więc w czasie, w którym powinno było obowiązywać wstrzymanie ognia, bojówkarze dokonali 30 ostrzałów w pozycji ukraińskiej armii. Informuje o tym sztab operacji antyterrorystycznej. Prorosyjscy separatyści atakowali na donieckim, ługańskim i mariupolskim odcinkach frontu. Używali broni strzeleckiej, w tym snajperskiej, granatników, ale też moździerzy kalibru 120 mm. Bojówkarze atakowali mimo zawieszenia broni, które ogłosili sami przywódcy separatystycznych tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Wstrzymanie ognia anonsował też przebywający przedwczoraj w Kijowie szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Miało ono być początkiem nowej odsłony procesu pokojowego, m.in. wycofania uzbrojenia z trzech pilotażowych stref w Donbasie. Papież Franciszek i następca tronu Abu Zabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, będą wspólnie walczyć z nietolerancją. Po raz pierwszy w historii doszło do spotkania tak wysokiego rangą przedstawiciela krajów Zatoki Perskiej z głową Kościoła katolickiego. W czasie rozmów w Watykanie zadeklarowano walkę z wszelkimi przejawami ekstremizmu. Z Dubaju Anna Dudzińska. Arabskie media komentują spotkanie emirackiego szejka z papieżem Franciszkiem. Na pierwszych stronach gazet znalazły się wspólne zdjęcia obu przywódców. Komentatorzy nazywają tę wizytę kamieniem milowym w ekumenicznych relacjach między światem arabskim a katolikami. Papież Franciszek i szejk Mohammed bin Zayed dokonują przełomu we wspólnej walce z nietolerancją, nienawiścią i przemocą, która usprawiedliwiana jest religią, pisze dziennikarz arabskiej gazety Gulf News. Następca tronu emira Abu Zabi podkreśla rolę papieża w promocji porozumienia między obiema cywilizacjami. Ideologia i działania ekstremistów wcale nie nawiązują do islamu. Muszą zostać głośno potępione. Obok nas toczy się bitwa o serca i umysły ludzi, tłumaczy arabski polityk. Terrorystów nazwał dewiantami, którzy tylko wypowiadają się w imieniu islamu, będąc daleko od jego istoty.
Kontakty między Watykanem a jednym z najważniejszych państw Zatoce Perskiej zostały nawiązane w roku 2007. Japonia zaznacza swoją obecność na Morzu Południowochińskim. Państwo, które uwikłane jest w spór terytorialny z Chinami na innym akwenie Morzu Wschodniochińskim, zamierza uczestniczyć we wspólnych manewrach i patrolach ze Stanami Zjednoczonymi. Więcej w relacji naszego korespondenta Tomasza Sajewicza. Plany ujawnił japoński minister obrony Tomomi Inada. Podczas wizyty w Waszyngtonie zapowiedział on, że Japonia zamierza wzmocnić zaangażowanie na Morzu Południowochińskim, między innymi poprzez udział we wspólnych manewrach z USA. W tym miesiącu władze w Tokio zapowiedziały, że gotowe są dostarczyć Wietnamowi nowe łodzie patrolowe. Wietnam jest bezpośrednio zaangażowany w spór terytorialny na Morzu Południowochińskim z Chinami. Podobną ofertę Japonia złożyła Filipinom. Pekin traktuje sporne akweny Morza Południowochińskiego jako własne terytorium. Wcześniej chińskie władze ostrzegały też państwa trzecie, szczególnie USA, przed angażowaniem się w regionalny spór. Tymczasem chińscy astronauci przygotowują się do lotu na eksperymentalną stację kosmiczną. Pionierska misja ma odbyć się już w przyszłym miesiącu. Szczegóły zna Rafał Matyuk. Ta eksperymentalna stacja Tiangong 2 została wystrzelona z bazy na pustyni Gobi i jest już na orbicie okołoziemskiej. Ma 15 metrów długości, jest więc znacznie mniejsza niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ale chińscy eksperci zapewniają, że można ją rozbudować i będzie można na niej mieszkać. Dwóch astronautów ma na nią polecieć w październiku. Władze w Pekinie chcą, by Tiangong 2 za kilka lat miała stałą załogę na pokładzie. Eksperci podkreślają, że dla Chin podbój kosmosu jest jednym z priorytetów. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Pieniądze z Funduszu Pracy, na który składają się pracodawcy, nie zawsze są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, czyli na walkę z bezrobociem. Z jego środków są finansowane m.in. staże podyplomowe lekarzy i pielęgniarek. Rozwiązanie to, wprowadzone w roku 2006, miało być tymczasowe. Od tamtej pory jednak przy uchwalaniu budżetu na kolejny rok jest utrzymywane. Na problem ten zwracają uwagę partnerzy społeczni, podkreśla w rozmowie z informacyjną agencją radiową przewodniczący Rady Dialogu Społecznego i szef Solidarności Piotr Duda. Jesteśmy krytycznie nastawieni do tego, że z Funduszu Pracy po raz kolejny rząd robi te same błędy, chce finansować staże dla lekarzy, pielęgniarek i tak dalej. Ten fundusz ma inne zadanie, są to środki celowe ze składek pracodawców i one faktycznie powinny promować pracę i w tym kierunku będziemy też dążyć, żeby faktycznie te środki nie były przeznaczane na staże dla lekarzy i pielęgniarek. Zabieranie środków z Funduszu Pracy powinno zostać zaprzestane, podkreśla Łukasz Kozłowski, ekspert organizacji Pracodawcy RP. W naszej ocenie pieniądze z Funduszu Pracy powinny być wykorzystywane przede wszystkim do tego, by przeciwdziałać bezrobociu, by aktywizować bezrobotnych, a nie finansować takie działania, które powinny być finansowane z budżetu państwa w ramach tego działu właśnie Ministerstwa Zdrowia. Łukasz Kozłowski przyznaje, że sytuacja na rynku pracy się poprawia, bo mamy najniższą od lat stopę bezrobocia. Dodał jednak, że fundusz musi mieć rezerwę, by można było reagować na ewentualne problemy rynku zatrudnienia. Rośnie zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach. Tak przynajmniej wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w firmach wyniosło 4212 zł i 56 groszy, oczywiście brutto, czyli było 4,7% wyższe niż przed rokiem w tym samym czasie. W poprzednim miesiącu w firmach pracowało ponad 5 760 000 osób. To z kolei o 3,1% więcej niż w analogicznym czasie roku 2015. W ocenie prezesa Związku Maklerów i Doradców Pawła Cymcyka dzisiejsze dane pokazują, że dotychczasowe trendy dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w średnich i dużych firmach utrzymują się. Uwzględniając wciąż panującą deflację, to już blisko 6% więcej w naszych portfelach, a więc to, czego jeszcze tylko w tej chwili brakuje, to aby ci właśnie pracownicy zaczęli wydawać swoje pieniądze, bo to na pewno by też poprawiło i konsumpcję, i perspektywy gospodarcze na koniec roku. Zdaniem Pawła Cymcyka obecny trend powinien się w najbliższym czasie utrzymać. Wzrost wynagrodzeń i wzrost zatrudnienia powinien być obserwowany przynajmniej jeszcze przez 2 miesiące. Dodajmy, że dane GUS dotyczą firm, które zatrudniają powyżej 9 pracowników.
Polacy od wielu lat wyjeżdżali do pracy za granicą, w wyniku czego na naszym rynku zatrudnienia powstała luka, którą obecnie wypełniają Ukraińcy. Jak podkreśla w rozmowie z informacyjną agencją radiową Łukasz Kozłowski z organizacji Pracodawcy RP, Ukraińcy mocno wspierają nasz rynek zatrudnienia. Obecnie mamy bardzo korzystną sytuację na rynku pracy. Mamy ogromny deficyt pracowników w wielu sektorach i właśnie pracownicy przyjeżdżający ze wschodu, no przede wszystkim z Ukrainy, wypełniają tą lukę na naszym rynku pracy. Ten wzrost liczby Ukraińców przyjeżdżających do Polski jest naprawdę ogromny. W całym 2015 roku pracodawcy poinformowali o wydaniu około 790 tysięcy zaproszeń właśnie do przyjazdu do Polski dla Ukraińców w ramach uproszczonej procedury. W pierwszej połowie tego roku było 600 tysięcy tego rodzaju zaproszeń. Uproszczona procedura pozwala obywatelom Ukrainy wykonywać pracę przez pół roku bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Od nowego roku pracodawcy będą musieli występować o zezwolenie na pracę obywateli państw trzecich. Te osoby, które będą chciały pracować w Polsce, będą musiały korzystać z takiej formalnej procedury, która wymagać będzie dokonania tak zwanego testu rynku pracy, sprawdzenia, czy nie znalazłby się polski obywatel, który nie mógłby zająć danego miejsca pracy. Konieczne byłoby dostosowanie poziomu wynagrodzeń. Ci Ukraińcy musieliby zarabiać tyle samo, co Polacy na tym stanowisku, co potencjalnie mogłoby dość znacznej mierze ograniczyć falę właśnie napływu pracowników do Polski. Według Łukasza Kozłowskiego Ukraińcy nie wybierają z rynku naszych pracowników. Wykonują często te prace, których nie chcą się podjąć Polacy. Pracownicy z Ukrainy zajmują pewną bardzo szczególną niszę na polskim rynku pracy. Są to bardzo często stanowiska, które nie cieszą się istotnym zainteresowaniem ze strony Polaków. Wcale nie jest tak, że Polacy i Ukraińcy niejako konkurują ze sobą miejsca pracy i Ukraińcy wypychają Polaków. Wcale tak nie jest. Ukraińcy podejmują się najczęściej prostych prac. Sprzątają, pracują w polu i na budowach. Zarobione pieniądze odkładają na życie w kraju. Deweloperzy po raz 11 ocenili banki, które udzielają im kredytów inwestycyjnych. A brano pod uwagę jakość współpracy, szybkość w podejmowaniu decyzji kredytowych oraz koszty kredytu. Na czele zestawienia znalazł się Getin Noble Bank, za nim mBank, a trzecią lokatę zajął Bank Polskiej Spółdzielczości. Jest to debiut tej instytucji na podium. Konrad Puchocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich wskazuje, że spółdzielcy jako jedyni potrafili nawiązać współpracę poza dużymi ośrodkami miejskimi. Potwierdza to ten trend, który notowaliśmy już od jakiegoś czasu, że deweloperzy w mniejszych miastach, którzy wcześniej byli w stanie sobie jeszcze poradzić bez kredytów z banków, w tej chwili no już nie są w stanie tego robić, potrzebują kredytowania z banków, aby ruszyć z inwestycjami. Jest to między innymi skutek ustawy deweloperskiej. Przedsiębiorcy budowlani uważają, że największą bolączką banków działających w Polsce jest zbyt ostra polityka kredytowa i długi czas podejmowania decyzji. Na pewno życzylibyśmy sobie szybszych decyzji kredytowych i odważniejszych decyzji kredytowych ze strony banków. Najbardziej nam się nie podoba oczywiście wchodzenie na nowe rynki, na których bank jeszcze nie jest obecny, nie zna nas, nie jest zainteresowany współpracą z nami. My wtedy musimy szukać nowego banku, nowych struktur finansowania i to rzeczywiście jest to, co nam najbardziej chyba dokucza. Z zestawienia opracowanego przez Polski Związek Firm Deweloperskich wynika, że na rynku bankowym jest coraz większa konkurencja, czego skutkiem jest coraz lepsza oferta. W Gdyni przy nabrzeżu francuskim zatrzymano okręty NATO, hiszpański Mendes Nunes, portugalski Alvarez Cabral oraz niemiecki Ludwigshafen. To prawdziwa gratka dla fanów marynarki wojennej. W sobotę i niedzielę będzie można je zwiedzać, zapowiada kapitan Przemysław Płonecki z trzeciej flotylii okrętów w Gdyni. Są to okręty podobnej klasy co nasze jednostki, natomiast są to okręty troszeczkę bardziej nowoczesne, szczególnie tutaj hiszpańska fregata o pięknie brzmiącej nazwie Mendes Nunes, która jest okrętem flagowym stałego zespołu okrętów NATO Grupa Pierwsza. Myślę, że więcej reklamy nie potrzeba. Jest to wizyta robocza, natomiast tutaj sojusznicy bardzo chętnie otwierają swoje pokłady dla naszych mieszkańców. A okręty zostaną udostępnione do zwiedzania w weekend między 10 a 12 oraz od 15 do 17. Przypomnijmy, cumują one przy nabrzeżu francuskim. Kielecka delegatura Instytutu Pamięci Narodowej otworzyła przy ulicy Warszawskiej w Kielcach Centrum Edukacyjne Przystanek Historia. Jak powiedział Leszek Bukowski z IPN, centrum ma się zajmować upowszechnianiem najnowszej historii Kielc i województwa.
Instytut chce przez zabawy, warsztaty, spotkania i dyskusje kształtować postawy patriotyczne i budować świadomość historyczną, która przez wiele lat była fałszowana. Jako przykład podał wczorajszą gorącą dyskusję w Radzie Miasta, gdzie wielu radnych było przeciwnych nadaniu jednemu z rąd imienia pułkownika Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Będziemy zapraszać tam uznanych historyków, którzy będą mówili o historii tej trudnej w dużej części. Przez 50 lat komuniści wtłaczali zło tutaj do Polski i my teraz musimy przez kolejne dziesięciolecia, a może też również przez 50 lat to zło wykorzeniać. I to właśnie, o czym mówimy, o historii, o tej wiedzy na temat najnowszej historii Polski, to jest właśnie takie wykorzenianie zła, które narosło w świadomości Polaków. Obok zajęć dla młodzieży, wystaw i prelekcji, placówka ma się stać miejscem spotkań pasjonatów historii, dodał Leszek Bukowski. Chcemy, by to miejsce stało się miejscem spotkań ludzi, dla których historia jest ważna. Dla różnego rodzaju stowarzyszeń, grup rekonstrukcyjnych, by uczestniczyły w tworzeniu tego programu mówiącego o historii w przystanku tutaj na ulicy Warszawskiej. Chcemy ten przystanek, oprócz tego, że tam będą nasi pracownicy, przekazać w ręce tych ludzi, dla których historia jest ważna. Centrum będzie organizować także obchody ważnych rocznic, m.in. Dnia Żołnierzy Wyklętych, wprowadzenia stanu wojennego, wybuchu Powstania Warszawskiego, czy rocznicy 1 i 17 września. Zmarł reżyser i producent Waldemar Dziki, twórca takich filmów jak Pierwszy milion i Cudowne dziecko. Miał 59 lat. O śmierci twórcy poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Waldemar Dziki urodził się 28 września 1956 roku w Zakopanem. W 1980 roku ukończył Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi. Od 1989 był członkiem Komitetu Kinematografii. Był też związany z telewizją Polsat, a od roku 2007 pełnił stanowisko dyrektora generalnego ukraińskiej stacji telewizyjnej TRK Ukraina. Wyreżyserował m.in. takie filmy jak Kartka z podróży, Lazarus, Pierwszy milion, Cudowne dziecko, za które otrzymał wiele nagród, w tym Złotego motyla na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym dla Dzieci w Teheranie, Grand Prix na festiwalu w Belgradzie, Grand Prix Figuera da Foz, nagrody jury dziecięcego w Moskwie, Poznańskie koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego w grupie filmów dla dzieci starszych oraz nagrody jury dziecięcego Marcinek na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino. Był też producentem Pitbulla Patryka Wegi, I Love You Marka Koterskiego i najbardziej chyba znanego filmu tego producenta W pustyni i w puszczy Gavina Hooda. W 1982 otrzymał nagrodę za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży od prezesa Rady Ministrów. Waldemar Dziki zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. 39 milionów złotych dofinansowania unijnego na obiekty sakralne. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał umowy o dofinansowanie projektów zgłoszonych przez Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, Klasztor Ojców Paulinów Jasna Góra oraz Diecezję Kaliską. Profesor Piotr Gliński podkreślał, że przy obiektach sakralnych ważna jest nie tylko ich renowacja, ale także działalność kulturalna, jaka jest w nich prowadzona. Współczesne projekty kulturalne to jest nie tylko renowacja zabytków, to jest nie tylko możliwość odnowienia, rewitalizacji obiektów sakralnych, ale także jest bardzo istotny aspekt działalności ekspozycyjnej, działalności kulturalnej, która z tymi obiektami jest związana. I to działalności bardzo zróżnicowane. Działalności, która obejmuje na przykład młode pokolenie, obejmuje osoby wykluczone. Klasztor Dominikanów dofinansowanie przeznaczy na renowację i konserwację Bazyliki Świętego Stanisława w Lublinie, na digitalizację zbiorów oraz na projekty kulturowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osoby wykluczone i z niepełnosprawnościami. Diecezja Kaliska dzięki środkom odnowi 17 zabytkowych drewnianych kościołów w swoim regionie oraz zorganizuje festiwal muzyki organowej.
Ojciec Czesław Brud z klasztoru ojców Paulinów na Jasnej Górze mówi, że pieniądze posłużą do renowacji jasnogórskiego sanktuarium. W ramach tego projektu chcemy dokonać renowacji, konserwacji pierwszej części kaplicy Matki Bożej, tak zwanego atrium. To jest też jeszcze jedna część, która na dzień dzisiejszy nie była dawno już restaurowana, odnawiana. Dlatego też podjęliśmy dziś właśnie taką decyzję, żeby cały kompleks kaplicy Matki Bożej, gdzie wszyscy pielgrzymi się koncentrują, był też utrzymany na odpowiednim poziomie. Odnowiona ma być również sala papieska, budynek pokoi królewskich zyska nowy dach, a taras bastionu świętego Rocha nową nawierzchnię. Za pieniądze z dofinansowania powstanie też portal internetowy. 24 godziny w Polsce i na świecie. I to była już ostatnia dziś informacja w naszym magazynie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Reklama. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. W Euronecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. W każdy piątek od godziny 23.10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Minęła 23.00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Zakończył się szczyt w Bratysławie. Przebieg spotkania dobrze ocenia polska premier. Niezadowolony z kolei jest premier Włoch. Polska interweniuje w sprawie polskich przewoźników jeżdżących przez Calais. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych. Minister sprawiedliwości zapowiada tymczasem zmiany w ściąganiu alimentów. Za ich niepłacenie dłużej niż 3 miesiące będzie grozić do roku więzienia. Paulina Łukawska, zapraszam. W Bratysławie zakończył się nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Po spotkaniu premier Beata Szydło powiedziała, że niezbędne są głębokie reformy Unii, która jest na początku tych zmian. W tej chwili na początku procesu zmian w Europie, w Unii Europejskiej, nie może być żadnego tematu tabu. Jeżeli przystępujemy do zmian w Unii Europejskiej, musimy sobie określić, zdiagnozować, co jest największym problemem, ale musimy rozmawiać o wszystkim. Premier Szydło dodała, że jest to niezbędne, aby reformy zostały przeprowadzone skutecznie i przyniosły oczekiwany efekt. Beata Szydło zaznaczyła też, że strona polska będzie o tym przypominała na każdym etapie procesu reformowania wspólnoty. Dyskusja unijnych przywódców ma być kontynuowana na kolejnych szczytach na Malcie i we Włoszech. Jednym z głównych tematów szczytu w Bratysławie był problem migrantów. Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Francji François Hollande'em kanclerz Niemiec Angela Merkel odniosła się do stanowiska państw Grupy Wyszehradzkiej w sprawie kwot uchodźców, podkreślając konieczność prowadzenia rozmów o szczegółowych rozwiązaniach. Widzę w deklaracji państw Grupy Wyszehradzkiej konieczność szukania elastycznych rozwiązań. To dobry początek. Musimy wszyscy znaleźć rozwiązania. Dlatego interesujące jest to, co te państwa mają dokładnie na myśli. Nie mogliśmy dzisiaj mówić o szczegółach, ale ponieważ nasza agenda dotyczy migracji, granic zewnętrznych i przyczyn ucieczek, będziemy o tym musieli rozmawiać. Europa jest skazana na szukanie kompromisów. Ausloten, aber da ja ein Teil unserer Agenda das Thema Migration und Außengrenzen und Fluchtursachen ist, werden wir sicherlich darüber sprechen müssen. Europa ist immer darauf angewiesen, Kompromisse zu finden. Zapytana o krytykę unijnej polityki migracyjnej ze strony premiera Węgier Viktora Orbana, kanclerz Merkel podkreśliła, że w trakcie obrad deklarował on gotowość do dialogu. Wir haben jetzt nicht speziell
Nie prowadziliśmy bilateralnych rozmów z Viktorem Orbanem, ale Viktor Orban uczestniczył w dyskusji i podzielił opinię o konieczności odpowiedniego rozłożenia zadań. Wiemy oczywiście, że rozwiązanie nie jest proste. Po szczycie premier Viktor Orban po raz kolejny skrytykował politykę otwartych drzwi Angeli Merkel. Powiedział też, że konieczna jest zmiana autodestrukcyjnej i naiwnej polityki migracyjnej Unii. Poinformował, że liderzy państw znajdujących się na tzw. szlaku bałkańskim, w tym Niemiec i Austrii, spotkają się w tej sprawie 24 września w Wiedniu. Włoskie media tymczasem zauważają, że w przeciwieństwie do kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydenta Francji François Hollande, włoski premier Matteo Renzi nie jest usatysfakcjonowany rezultatami spotkania w kwestiach dotyczących wzrostu gospodarczego i migracji. Wyjaśnił, że dlatego odmówił udziału we wspólnej konferencji prasowej z przywódcami obu krajów. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski interweniuje w sprawie napadów na polskich kierowców ciężarówek we francuskim KLM. W rozmowie z TVP Info powiedział, że sprawę przejęli polscy dyplomaci. Otrzymałem się po południu list od Związku Przewoźników, podjąłem natychmiast decyzję, przekazałem te informacje do naszej ambasady we Francji, upoważniłem szefa naszej placówki, aby natychmiast wysłał konsula do Calais. Konsul ma podjąć rozmowy z policją, ma też dotrzeć do polskich kierowców, jeśli tam jeszcze są, wyjaśnić sprawę i podjąć działania oczywiście interwencyjne. We Francji imigranci atakują ciężarówki jadące do Wielkiej Brytanii. Polscy kierowcy tirów napisali do premier Beaty Szydło list w tej sprawie. Ich zdaniem polskie władze powinny się upominać o kierowców tak samo, jak upominały się o Polaków napadanych na wyspach. Do roku więzienia dla rodziców zalegających z alimentami 3 miesiące i dłużej. Taką zmianę w prawie szykuje resort sprawiedliwości, poinformował na konferencji prasowej jego szef Zbigniew Ziobro. Projekt trafia dziś do konsultacji międzyresortowych. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, jeśli rodzice będą unikać płacenia zobowiązań, muszą się liczyć z karami grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. Minister przypomniał, że obecnie wydatki z Państwowego Funduszu Alimentacyjnego na rzecz dzieci, których rodzice odmawiają płacenia alimentów, wynoszą około 1,5 miliarda złotych. Skuteczność ściągalności alimentów to zaledwie około 20%. Prawie połowa ogółu postępowań do tej pory kończyła się umorzeniem spraw. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich okresami dłużej. Tam możliwe są przelotne opady i lokalne burze. Temperatura minimalna od 8 stopni na północnym wschodzie do 16 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni. A jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Na południu z kolei przelotne opady i burze. Słabe opady możliwe są również miejscami na wybrzeżu i zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie do 26 miejscami na południowym zachodzie i południu Polski. Wiatr wschodni słaby oraz umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, a w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Sport w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór, witam Państwa, Henryk Rubaś. W Rio de Janeiro na Igrzyskach Paraolimpijskich nasi reprezentanci zdobyli dziś 3 medale. Po jednym, każdego koloru, ale po kolei. Złoty na dystansie 1500 metrów wybiegała Barbara Niewiedział, z kolei Alicja Fiodorow została srebrną medalistką na 200 metrów. Oto co powiedziała w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Wychodzi na to, że muszę się przyzwyczaić do tego srebrnego. No niestety, dzisiaj nie byłam naszym przebieganiem, może dlatego, że trochę jestem podziębiona, także od 3 dni się zmagam z katarem, więc może to też wpłynęło na mój wynik, ale... No cóż, no cieszę się, no bo jakby miała się nie cieszyć ze srebrnego medalu. No spodziewałam się szybszego biegania, no ale cóż, nikt mnie nie będzie rozliczał z czasu, tylko z medali. No i mam nadzieję, że w końcu uda mi się złoto zdobyć, czy to będą mistrzostwa świata, czy kolejne igrzyska. No tak walczę o ten złoty medal i cały czas jest o tyle. Taki jest sport. Dodam, że brązowy medal w pchnięciu kulą zdobył dziś Lech Stoltman. Polscy sportowcy niepełnosprawni wywalczyli dotąd w Rio 33 medale, 7 złotych, 15 srebrnych, 11 brązowych. 4 lata wcześniej z Londynu przywieźli 35, a że tegoroczne igrzyska potrwają jeszcze do niedzieli, dorobek biało-czerwonych może się powiększyć. W Berlinie rozpoczął się dziś barażowy mecz tenisistów Niemiec i Polski, którego stawką jest miejsce w przyszłorocznych rozgrywkach Grupy Światowej Pucharu Davisa. Niestety dla naszych reprezentantów spotkanie nie rozpoczęło się dobrze. Po pierwszym dniu przegrywają 0-2. Najpierw Kamil Majchrzak uległ po blisko 4-godzinnym pojedynku Janowi Renardowi Struffowi. 7-6, 3-6, 7-5, 2-6 i 1-6.
Niestety z formatem, że trzeba wygrać dwa sety, bym wygrał ten mecz, natomiast na Davis Cupie rządzą się inne prawa i musiałem wygrać 3-3. Niestety wygrał Struff, co niezmiernie mnie boli, gdyż zostawiłem całe serce, zostawiłem wszystko najlepsze, co mogłem na korcie dzisiaj. Niestety na pewno początek czwartego seta zdecydował i potem odkąd przełamał mnie na 4-2, wszedł na tak wysoki poziom, że generalnie już nie dało mi najmniejszych szans. W drugiej piątkowej grze Hubert Hurkacz nie dał rady Florianowi Majerowi, przegrywając z nim 6-1, 6-7, 4-6 i 5-7. Oto krótki komentarz kapitana naszej Davis Cupowej drużyny, Radosława Szymanika. Niemcy zrealizowali swój plan i zdobyli dwa punkty, bo tak mówili, że tak będzie. Trzeba przełknąć tą gorycz porażki podwójną, bo dwa mecze były bardzo bliskie, bardzo ciasne i dużo się działo. Nie udało się zdobyć dzisiaj punktu, co było dla nas bardzo, bardzo ważne i potrzebne. No nic, będziemy ze sztabem, jesteśmy przygotowani do jutrzejszej gry deblowej, bo wiadomo, że będzie grał Łukasz i Marcin, także zagrają inni zawodnicy, a Hubert i Kamil będą się regenerować i przygotowywać do kolejnego wyzwania, które będzie w niedzielę. A tymczasem jutro na końcu spotkają się wspomniani debliści Łukasz Kubot i Marcin Matkowski z Polskiej oraz Daniel Brans i Daniel Mazur z niemieckiej strony. W challengerze PKO Szczecin Open rozgrywanym w stolicy Pomorza Zachodniego nie ma już polskich tenisistów. Dziś z tą imprezą pożegnał się ostatni Mariusz Fürstenberg, grając w deblu w parze z Brytyjczykiem Colinem Flemingiem. Przegrał 6-2, 1-6 i 7-10 ze Szwedami Johanem Brunströmem i Andreasem Siljeströmem. Polakom ten turniej nie wyszedł, mówi nasz zawodnik, który często w Szczecinie grywał. Polacy sobie zagrali. Trudno, się mówi trudno. Mecz przy światłach zawsze sprawia mi to trudności. Troszeczkę nie mogliśmy złapać rytmu w drugim secie, nie ma znaczenia. No i co, ja się cieszę, że tutaj w Szczecinie publika dopisała. Pewnie niewielu z nich pamięta nasze Marcina i moje występy tutaj 15 lat temu, ale i tak przyszli wszyscy, było bardzo sympatycznie. Na zakończenie jeszcze o grach zespołowych. Udany pierwszy turniej eliminacyjny do przyszłorocznych Mistrzostw Europy rozpoczęły polskie siatkarki. Podopieczne trenera Jacka Nawrockiego w węgierskim mieście Ert wygrały z drużyną Finlandii 3-0. Jutro zagrają z Estonkami, które dziś uległy Węgierkom 1-3. Na dziś wyznaczono dwa mecze rozpoczynające 9. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. W nich Ruch Chorzów przegrał z Brugbetem Termaliką Nieciecza 0-1, a wrocławski Śląsk uległ Jagiellonii Białystoka 0-4. W jedynym dzisiejszym meczu pierwszej ligi Podbeskidzie Bielsko-Biała przegrało z Zagłębiem Sosnowiec 4-5. Trzecią serię spotkań mają za sobą drużyny hokejowej Ekstraligi. W dzisiejszych meczach Podhale przegrało z Krakowią 3-4, GKS Jastrzębie zwyciężył SMS 3-0, Polonia wygrała ze Stoczniowcem 5-2, Unia pokonała GKS Katowice 2-0, a Orlik zwyciężył Nestę 8-2. Na czele tabeli Unia i GKS Jastrzębie po 9 punktów przed Polonią 6. Rozpoczynającym trzecią kolejkę ligową meczu Ekstraklasy piłkarek ręcznych AZS Koszalin przegrał dziś z Zagłębiem Lubin 23-26. Polskie Radio 24. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Lepiej zrozumieć Europę. Panorama europejska. Dobry wieczór, mówią Państwu Katarzyna Kornet i Michał Strzałkowski. Ten tydzień był intensywny pod względem unijnych wydarzeń, w które wpisuje się też debata w Parlamencie Europejskim dotycząca Polski i nierozwiązanego kryzysu konstytucyjnego. Nie wzbudziła ona wielkiego zainteresowania. Na sali było 70 europosłów z ponad 700 zasiadających w Europarlamencie. Debata nie zmieniła stanowiska żadnej ze stron. Komisja Europejska powtórzyła zastrzeżenia i otrzymała wsparcie większości europarlamentarnych grup. Z zarzutami nie zgodziła się frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów. To nie jest debata o Polsce, ale o nadużyciach polskich władz. Tak mówił szef polskiej delegacji w grupie Hadeków, Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej. To wszystko bardzo źle wróży co do skuteczności działania rządu w obronie polskich interesów. Jestem głęboko przekonany, że Polska Kaczyńskiego nie uzyskałaby członkostwa w Unii Europejskiej. To jest skręcenie na jakieś dzikie pola z powrotem na wschód i to jest groźne. Sposób reagowania, podział głosów, ostatnie ostrzeżenie dla rządzących w Warszawie.
W odpowiedzi europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucili europarlamentowi niechęć do konserwatywnego rządu. Deputowani partii rządzącej zarzucili też europosłom opozycji działanie na szkodę Polski. Tak argumentował Zbigniew Kuźmiuk. To po prostu atak na Polskę i po raz pierwszy pod otwartą przyłbicą. Ja tylko przypominam, że w styczniu tego roku podczas debaty rzeczywiście z inspiracji także Platformy, jednakże robiono to w białych rękawiczkach. Atakowali nasz kraj, no europosłowie z innych krajów. Natomiast teraz nastąpił już atak bezpośredni. Zdarto maskę i im gorzej o Polsce tutaj, tym ponoć lepiej dla Platformy. Ale myślę, że to są bardzo złe kalkulacje. Platforma źle skończy. To była opinia polskich europosłów, a następnego dnia po debacie europosłowie przyjęli rezolucję, w której napisali, że paraliż Trybunału Konstytucyjnego jest zagrożeniem dla demokracji. Za dokumentem głosowało 510 deputowanych, przeciwko było 160. Rezolucja dotyczy przede wszystkim sporu konstytucyjnego, ale europosłowie napisali też o innych zastrzeżeniach wobec polityki rządu w Warszawie. Deputowani zaapelowali m.in. do Komisji Europejskiej, by zajęła się ustawami medialną, antyterrorystyczną czy o służbie cywilnej, a w preambule do rezolucji europosłowie napisali o zaniepokojeniu decyzją o wycięciu części drzew w Puszczy Białowieskiej. A o znaczenie rezolucji i też o orędziu oraz o szczycie w Bratysławie, te kwestie, te tematy pojawią się w dzisiejszej panoramie europejskiej. W studiu Polskiego Radia 24 goście dr Jan Grzymski z Uczelni Łazarskiego. Dobry wieczór. Krzysztof Kogoszczyński, Euractiv.pl i dobry wieczór. I dr Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie jest znaczenie tej rezolucji? Jakie będą dalsze losy Polski w Parlamencie Europejskim, być może w innych instytucjach? No, ta dyskusja wpisuje się w to, co dzieje się w zasadzie od stycznia. Było do przewidzenia, że ta debata w Parlamencie Europejskim już nie będzie wzbudzała takich emocji, takich sensacji, jak ta w styczniu. Z wielu powodów. Ta styczniowa była pierwsza, ta styczniowa była wyjątkowa. No i podczas tej styczniowej była też premier rządu. Bym powiedział tak, to, że ta debata się odbyła, to było